Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczyna się okres komunijno-weselny, więc zapewne wiele osób szuka tego typu odzieży. Ja osobiście również w sklepach widziałam mamy z córkami, mamy, które wybierały sukienki, no takie faktycznie na takie właśnie imprezy dla dziewczynek, no i przy okazji jeszcze dla siebie. Ale czy w naszych sklepach, czyli w tych sieciówkach popularnych, których najczęściej kupujemy, można coś znaleźć takiego faktycznie fajnego, wyjściowego, ewentualnie czegoś, co potem będzie można jeszcze wykorzystać ponownie, troszeczkę przypuśćmy zmieniając stylizację? No zobaczymy. No to zaczynamy. W H&M-ie znalazłam cudowny zestaw. Tyle, że niestety wiem, jak wyglądają te zestawy po praniu, więc najlepiej byłoby, od razu mówię, czyścić tego typu odzież, czyli odzież, no jakby to powiedzieć, dziurkowaną. To są takie piękne aplikacje. Cudowna spódnica, długa spódnica, albo maxi, tak jak dla mnie, albo midi dla osób wyższych powyżej 1,55 m. Cudowna, prosta, ołówkowa, prosta spódnica. Cudowna, naprawdę cudowna. Czułam się fenomenalnie. I do tego bluzeczko, żakiecik, coś w tym stylu. Szeroki, długi mankiet. Piękna bluzka zapinana na guziczki pod szyję. Całość tworzy bardzo elegancki, jest zarezerwowany na ślubach dla panny młodej. No chyba, że panna młoda będzie miała inny kolor sukni. Oczywiście ten zestaw można wystylizować rozdzielnie, czyli bluzkę na przykład założyć do granatowych czy czarnych spodni, czy do spódnicy. Dół, czyli spódnicę, można założyć do wszelkiego typu, nawet białych podkoszulków, czy czarnych podkoszulków, czy jakichkolwiek podkoszulków i zrobić z tego zestaw taki bardziej dzienny. Cudowny zestaw, jeżeli tylko lubimy tego typu rodzaje, no jakby powiedzieć, materiału, to w H&M-ie ten zestaw skradł moje serce. Dla osób, które nie chcą stricte wydawać tylko i wyłącznie pieniędzy na jedną stylizację, to w H&M-ie znalazłam taką zwykłą chłopkę, sukienkę, która z nami jest od wielu, wielu lat, ale jest cudowna, jest taka po prostu delikatna, małe, drobne kwiatuszki, nie rzucające się za bardzo w oczy, falbanka. To jest taka naprawdę najprostsza sukienka, którą na przykład można założyć ażurkowy, elegancki sweterek, czy żakiecik krótki, czy dłuższy, czy taliowany, czy oversize'owy i właścicielka genialnych nóg będzie wyglądała przyzwoicie, no nie fenomenalnie, ale przyzwoicie. Oczywiście można założyć i buty na obcasie, i mokasyny, można założyć trampki, jeżeli miałaby nam towarzyszyć w ciągu tygodnia, po prostu jako rzecz, przypuśćmy, do pracy. Kolejna śliczna sukieneczka, tym razem bawełniana, taka, no powiedzmy, letnia, delikatna sukieneczka, ale tak jak mówię, jeżeli się ją odpowiednio wystylizuje, przypuśćmy, dorzuci crop jacket, czyli krótki żakiecik, czy nawet jakiś sweterek ażurkowy śliczny, czy w ogóle wełniany, no to tą sukieneczkę stylizując, czyli przypuśćmy zmieniając sznureczek, który ona ma w talii, dodając piękny paseczek, przypuśćmy w kolorze brązowym, ale może być w tym przypadku i biały, i niebieski, czy granatowy. Fajna sukieneczka, eleganckie buty i również, jakbyśmy już faktycznie nie chciały inwestować w taką rzecz stricte wyjściową, to taka sukieneczka z H&M-u może na komunię nam wystarczyć. Na ślub niekoniecznie, ponieważ no, bawełna, lny, to niekoniecznie są takie wyjściowe materiały. Ale ta śliczna, niebieściutka, taka w stylu Dolce & Gabbana, w stylu Gucci'ego, jak najbardziej się sprawdzi w wersji ostatecznej. Zajrzałam do naszej polskiej firmy Reserve, tam jest znacznie większy wybór sukienek, czy w ogóle rzeczy, które można skompletować, lub kompletów, które można założyć na wielkie wyjście. Ale znalazłam sukienkę, która może być dzienną sukienką i która również na komunię jest no, wystarczająca, o tak powiem. Ja miałam podobne sukienki w latach, pod koniec lat 80. Pamiętam, miałam takie w duże kwiaty, ale ta jest jednokolorowa, w bardzo klasycznym kolorze nude i jest szyta jakby sukienka trenczowa w stylu Ralpha Laurena na ramionczkach, paseczek
zameczek z tyłu. Można dołożyć również paseczek w talii i sukienka nabierze eleganckiego stylu, takiej high society. Można dołożyć crop jacket, można dołożyć w ogóle trenczyk, można dołączyć sweterek ażurkowy, również można dołączyć zwykły, klasyczny żakiet. Przypuśćmy w kolorze czarnym czy białym. Będzie to fantastyczny zestaw. Tak jak mówię, taki zestaw no, nie super wyjściowy, ale na komunię jak najbardziej wystarczy. Poza tym można to później tą sukienkę wystylizować w sposób bardziej dzienny, czyli założyć super modne trampki samba. Można założyć taki króciutki trenczyk, jak są teraz modne i świetnie to będzie wyglądało. Całość wygląda jakby był trencz dwukolorowy, bo materiał jest bardzo zbliżony do materiału, z którego się szyje trencze. Można połączyć, tak jak już powiedziałam, ze sweterkami, można narzucić bluzy i związać. No, jest tych kombinacji multum. Przymierzyłam jeszcze różową sukienkę, taką typowo wyjściową, dyskotekową, na ślub jak najbardziej, dla gościa na ślub super. Niestety wzięłam za duży rozmiar, więc proszę mi wybaczyć, nie jest dopasowana, ale fantastyczna. To są takie sukienki, które są modne od wielu lat, czyli tutaj taka lejąca się woda przy szyi i drapowania na boku. Klasyczna, wyjściowa sukienka, taka party nad basenem. Jeżeli ktoś ma na przykład przyjęcie ślubne w lecie, to taka sukienka jest super. Można założyć na to również żakiet, może być nawet cekinowy żakiet. Zajrzałam do polskiej firmy Mohito, ponieważ na wystawie spodobała mi się sukienka. Niestety z daleka widać, że jest to najtańszy, najprostszy poliester, ale weszłam i przymierzyłam i żal mi, że taki fajny fason, bo świetnie na mnie leży. Oczywiście troszeczkę więcej trzeba w biuście, ale świetnie leży, dopasowany w talii, dopasowany w ramionach. Wszystko fantastyczne. Szkoda, że jest zepsuty tak tanim materiałem, bo gdyby ten fason był uszyty z bardzo dobrych materiałów, to sukienka byłaby piękną sukienką nie tylko na ślub, nie tylko na komunię, ale również i nawet na Sylwestra wystarczyłoby założyć, przypuśćmy, nie wiem, bolerko czy inny świecący się żakiecik. Więc żałuję, bo sukienka naprawdę i świetnie się w niej czułam. Innym fantastycznym zestawem, takim imprezowym, też w Mohito znalezionym, cudne kolorki, jasne, złota, srebra, lekkie, różowe kolory, połączone w sukienkę taką klasyczną, również wyjściową, imprezową sukienkę, czyli gołe plecy, cieniutkie ramionczka i rozkloszowana spódnica przed kolano, czy do połowy uda, zależy jaki mamy wzrost. Jako sama sukienka jest idealna, fantastyczna. Można ją nosić troszeczkę mniej w sposób oficjalny, czyli na przykład do białego t-shirta, ponieważ tego typu połączenia również pojawiły się na pokazach u każdego z projektantów. Można założyć dalej idąc i kimono, które również jest uszyte z tego samego materiału i może tworzyć całość. Można iść o krok dalej i dokupić jeszcze sandałki, również wykonane z tego samego materiału. Można jeszcze dokupić bluzeczkę, również uszytą z tego samego materiału, więc akurat w tym przypadku uważam, że firma Mohito świetnie zaplanowała i zmontowała rzeczy, które można, kupując, przypuśćmy, całość, łączyć w poszczególne elementy i używać wielokrotnie. To jest bardzo fajny pomysł. I kolejna rzecz z Mohito, która również skradła moje serce, to jest sukienka w stylu flamenco, sukienka w stylu hiszpańskim. Piękne kwiaty w kolorze oberżynowym, fuksjowym, coś ocierającego się o fiolet. Śliczne, wiązane troczki w kształcie kokardek na ramionach. Piękna, obcisła sukienka, która rozkloszowuje się na dole. No taka typowa hiszpańska sukienka. Byłam zaskoczona, że tak fenomenalnie w niej wyglądam, więc jeżeli są kobiety, które lubią tego typu styl, to ta sukienka w Mohito świetna, cudowna, kobieca, ładnie opina ciało, przy czym
Skład nie najgorszy, bo to jest bawełna, więc skład nie najgorszy. W ostateczności można w niej iść na ślub, na wesele, tyle że musimy wziąć pod uwagę, że nie potańczymy zbyt szybkich tańców, ponieważ jest po prostu obcisła. Ale jeżeli chodzi o kolor i fason, jestem zachwycona, a ja rzadko jestem zachwycona, ponieważ nie mam idealnej figury, ale pomimo wszystko ta sukienka super. W firmie C&A raczej nie ma sukienek wyjściowych, takich ewidentnie wyjściowych na, przypuśćmy, na ślub. Weszłam, ponieważ spodobał mi się różowy komplet, czyli lniany żakiet wiązany w talii, taki, to jest taki najmodniejszy trend w tym sezonie, czyli żakiet przewiązany w talii i do tego lniane szerokie spodnie. Zestaw na komunię super, zestaw do pracy super, zestaw na co dzień super. Jeżeli kupimy te dwa elementy, czyli górę i dół, możemy montować znów niezliczoną ilość stylizacji. Łączyć z białym podkoszulkiem, z trampkami, mamy super modny zestaw na co dzień. A jeżeli dołożymy, tak jak ja, dołożyłam elegancką białą bluzeczkę, którą również znalazłam w sklepie C&A, to ten zestaw będzie na tyle elegancki, że możemy iść na komunię, możemy iść na spotkanie rodzinne, możemy iść na spotkanie biznesowe i będziemy wyglądały kobieco i elegancko. Do tego dołożyłam bordową torebeczkę, którą już wcześniej pokazywałam, ale jakimś cudem nadal jest w sklepie, jest przeceniona przy okazji. Wystarczy tylko dołożyć wysokie buty i będziemy elegancko ubrane. Kolejny zestaw, kolor mi się nie do końca podoba, bo mocny kolor neonowy, pomarańczowy nie jest moim ulubionym kolorem, ale jako zestaw jest super modny. Tyle że w tym zestawie jest znacznie więcej poliestru, więc no już inaczej się układa na ciele. Ale szerokie spodnie super modne, krótki crop jacket w tym samym kolorze i znów można połączyć, jeżeli dołożymy na przykład granatową, muslinową bluzeczkę, czy czarną bluzeczkę, będzie to już zestaw bardziej wyjściowy, więc jak najbardziej na komunię się nadaje i odpowiednio wystylizowując, nadaje się również na noszenie codzienne, o takie powiem, takie noszenie codzienne. Nawet z tą bordową torebką super ten pomarańcz ze sobą współgrał. Myślałam, że nie wiem jak się wymawia ta firma nadal, Kapchla, coś w tym stylu. Weszłam, myślałam, że znajdę coś takiego faktycznie wyjściowego, bo kiedyś widziałam sukienki wyjściowe. Niestety nic takiego nie było, ale znalazłam sukienkę, ostatnia sztuka. Pierwsza jest duża, dwa ładne, długie rękawy, ładnie zakończone falbankami, spódnica w formie falbanek. Inną rzeczą, którą znalazłam właśnie w tym sklepie, kolor jest może troszeczkę dla mnie przygnębiający, taka brązowa śliwka, ale super pomyślane, bufki, super modne w tym sezonie. Te rękawy można odpiąć i zostajemy w tak zwanym tubie, która jest z tyłu na gumeczkach. Ta tuba jest na gumeczkach przypięta do spódnicy, więc znów, kupując jedną sukienkę, która jest dość droga, 500 zł, można ją wystylizować na różne okazje i nosić osobno albo górę, albo dół, lub montując tak montując, jak nam na przykład dzisiaj pasuje, albo dzisiejsza stylizacja wymaga, na przykład, prawda? Więc nie jest to głupio pomyślane, tylko nie wiem, jak się to będzie w całości na tych guziczkach utrzymywało i czy wtedy całość tej sukienki będzie wyglądała wyjątkowo elegancko. Weszłam do firmy, chyba się nazywa Kerry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rzadko tam wchodzę, ponieważ zwyczajowo są to rzeczy takie na co dzień do noszenia. Przyjął taką linię Studio Kerry. I tam znalazłam kilka ciekawych rzeczy. Spodnie eleganckie, czarne, lejące, piękne spodnie, elementy kwiatowe. Do tego można dołożyć muslinową bluzeczkę. Jest kilka modeli muslinowych, takich bardzo przeźroczystych bluzeczek. Super bluzeczka, elegancka. I na to znalazłam jeszcze kremowy żakiet, taki smokingowy, jako zestaw
również można bez problemu iść na jakiekolwiek przyjęcie, no może nie ślubne, ale na jakiekolwiek przyjęcie łącznie i komunia. Więc znaczy się, że jeżeli się pokombinuje i mamy pewien określony styl, to nawet i w tej firmie, która szyje zwyczajowo bawełniane rzeczy, można znaleźć coś wyjściowego. A na koniec zabiorę Państwa do sklepu, który się nazywa Królowa Shoppingu i powiem tak, że myślałam, że to będzie taki typowy żarcik, że nie można w sukienkach z poliestru dobrze wyglądać. I oczywiście niestety nie można dobrze wyglądać, ponieważ sam ten materiał sprawia, że nie jest się elegancki, ale weszłam do tego sklepu. W sklepie przeważnie są tylko i wyłącznie sukienki lub takie elementy wyjściowe lub sukienki ślubne. To jest taki sklep, który u nas w Krakowie jest w Galerii Bronowickiej. I myślałam, że się po prostu z paniami pośmiejemy, jak można beznadziejnie wyglądać w sukience. Ale znalazłam, szybko przechodząc przez sklep, znalazłam trzy i uważam, że są bardzo fajne sukienki. Niestety ta niebieska, jest to poliester, no widać, że to jest poliester, nie jest dopracowana, ale kiedy ją założyłam, ma potencjał. Właśnie o to chodzi, że ta sukienka ma potencjał. Ten tiul, na którym są przyszyte niebieściutkie kwiatuszki, które są super modne, przypominam, że elementy kwiatowe, różane są super modne, on się pięknie układa, tworząc krótszy przód i dłuższy tył. I dlaczego nie ściągłam spodni? Dlatego, że ta sukienka byłaby genialna, dokładając do takich francuskich spodni cygaretek, to znaczy zwężanych i z kończących się przed kostką, znacznie przed kostką, wysokie szpilki i tworzyłby to taki właśnie fajny zestaw w stylu Aleksandra McQueena. Tworzyłby taki właśnie zestaw wybiegowy. Ja już po prostu widzę taką wysoką super dziewczynę, odpowiedni kolor spodni, a nawet i czarny i ewentualnie nawet tą górę zlikwidować górę, a nie wiem, na przykład czarny gorset i tą spódnicę tylko potraktować i czarne właśnie obcisłe cygaretki zwężane do dołu, szpilki na przykład czarne, skórzane, no fenomenalna stylizacja, jak najbardziej na ślub, tyle że no trzeba by to było jakoś tak zmodyfikować. Przynajmniej ja bym to zmodyfikowała, aby ta spódnica z poliestru nabrała takiego bardziej eleganckiego wydźwięku. Kolejna sukienka, tutaj niestety też poliester, ale wzór jest troszeczkę ocierający się o wzór Hermes, o wzór Gucci, więc ma taką pewną szlachetność, ale fason, taki klasyczny, świetny fason, dodaje tej sukience takiej kobiecej, eleganckiej klasy. Prosta, najprostsza sukienka, ale te delikatne, ciepłe pomarańcze, plus te ciepłe granaty, plus te elementy złote, bardzo klasyczna sukienka, która bez problemu nadaje się na wyjście, na komunię, czy na jakiekolwiek wyjście, czy w ogóle nawet do pracy, tylko wystarczy troszeczkę ją wystylizować, przypuśćmy, dziennie albo bardziej wyjściowo, więc nie są to głupie rzeczy. Tyle, że jak na rzeczy z poliestru są drogie, zaczynają się od 400 zł. Ale teraz perełka, przepiękny fuksjowy kolor. Na wieszaku wyglądała świetnie, ale kiedy ją założyłam, jest to petarda. Gdyby nie to, że jestem po prostu za niska, przypominam, 1,55 m, sukienka jest szyta przynajmniej na 1,70 m. Pięknie zakończone ramionka, pięknie, zachodzące, nie ucięte, tylko troszeczkę zachodzące na ramiona. Do tego pięknie założony przód, który nie rozkładał się, naprawdę nie rozchodził się, brzydko mówiąc. Paseczek, ale równie dobrze można dołożyć własny, przypuśćmy, skórzany paseczek. I pięknie układająca się spódnica, pięknie. Ona nie była z jednego, ona nie była szyta tak jakby z jednego materiału, tylko
były nierówności. Z przodu była troszeczkę grubsza, plus układająca się piękne fale i dłuższy tył. Bardzo ładny materiał. Owszem, z domieszką poliestru, ale bardzo ładny, ciężki materiał, który przy samym dotknięciu tej sukienki widać było, że jest sukienką elegancką, po prostu elegancką. Więc wydaje mi się, że wystarczy tylko poszukać, a nawet w takich dziwnych miejscach znajdzie się coś, co będzie można, przypuśćmy, założyć na wielkie wyjście i myślę, że taka piękna, fuksjowa sukienka może nam służyć przez lata na każdą imprezę, czy na ślub, czy na chrzciny, czy na komunię. Wystarczy tylko, przypuśćmy, zmienić kolor żakieciku. Jeżeli, przypuśćmy, idziemy na chrzciny, możemy założyć biały żakiecik. Jeżeli idziemy na ślub, możemy być w różowym lub w czarnym kolorze. Wszystkie te kolory z fuksjowym kolorem będą wyglądały fenomenalnie. Wydawało mi się, że są to chińskie sukienki, ale jak mnie poinformowały panie obsługujące w sklepie, 90% sukienek jest szytych u nas w kraju i niektóre mają całkiem przyzwoity skład, jeżeli chodzi o materiał. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam panie do kolejnych filmików w poszukiwaniu różnych fajnych, ciekawych miejsc i ubrań.